Tego nawet nie planowałem i nie zobaczycie w gotowym materiale, ale zobaczycie, jak zrobić domowy sos barbecue. Sos, który będzie zawsze wasz i w sos, w którym użyłem absolutnie tajemniczego składnika, który pozwoli wydobyć głębię tego sosu. Jak zrobić domowy sos barbecue? Popatrzcie. Klasyczny sos barbecue, ten najbardziej znany, powinien pachnąć lekko wędzonką. Najlepiej jakby był lekko odymiony. Sos Worcester to jeden z tych dodatków, który tam bardzo często się pojawia. Ale co zrobić, jak mamy sos Worcester? Jest jeden składnik, który na pewno może go zastąpić. I to polski składnik, ale za moment do niego przejdziemy. Na początek jednak same proste i podstawowe składniki, czyli dwa ząbki czosnku, jedna szalotka pokrojone w drobną kosteczkę. Ten sos barbecue, który ja chcę zrobić, będzie się różnił też, co zobaczycie na samym końcu, konsystencją. Nie chciałbym, żeby był taki banalny, gładki. Chciałbym, żeby miał te kawałeczki warzyw, żeby później te warzywka były również elementem dekoracji całego sosu. Olej. Zasada podstawowa, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że jeżeli sos się długo gotuje, to jest lepszy. W przypadku sosu barbecue dokładnie jest tak samo. Na początku jednak wszystko wygląda zupełnie normalnie. Cebula i czosnek do środka. I teraz, patelnia niezbyt mocno nagrzana. Pamiętajcie o tym, żeby nie palić czosnku i nie palić cebuli. Raczej długo smażona, powolutku, żeby troszkę tego aromatu uwolnić, żeby ona zdążyła się też wysuszyć. To samo z czosnkiem, czyli odparuje z tego woda i dopiero wtedy będziemy mogli dodać kolejne składniki. Szykujemy przyprawy. Moim zdaniem coś, co wyróżnia większość sosów barbecue, to ziele angielskie 2, 4, 5 ziarenek. Oczywiście to wszystko zależy od wielkości ziarenek. Do tego taka sama ilość goździków, 2, 4, 5. 5 goździków do środka, do moździerza. Cyk. Dokładnie to ucieramy. Ten aromat arcy cudownej przyprawy powoduje, że cały sos będzie ładnie pachniał. Nie będzie miał jeszcze wędzonego charakteru, do niego dojdziemy. Cały czas przypominam, że za moment pojawi się składnik na samym końcu, ale bardzo ważny. Składnik, który spowoduje, że troszkę możemy ten sos spolszczyć, troszkę oszukać, ale znowu sprawi, że był inny i będzie smaczny. Na razie jednak mielone przyprawy do środka. No i jeszcze dwie rzeczy, które koniecznie chciałbym dodać, to ostra mielona papryka. Chciałbym, żeby sos barbecue był lekko pikantny. Moim zdaniem doskonale to na niego działa. No i imbir. Mielony imbir, bez którego nie istnieje wiele polskich, staropolskich dań. Nie świeży, ale właśnie mielony. Pół łyżeczki. Oczywiście ostrość sosu możecie dowolnie modyfikować. Chcecie mieć lżejszy, chcecie mieć nawet taki bardziej słodki, dajcie w niej papryki. A propos słodyczy. Miód. Zamiast syropu klonowego dodaję miód. Jedna porządna łyżka miodu. I teraz to wszystko trzeba chwilę dosłownie tylko podprażyć. Zwracajcie na to uwagę, żeby za każdym razem, jeżeli dodajecie paprykę w proszku, nieważne czy to jest słodka czy ostra papryka, troszkę ją uprażyć. Przyprawy mamy wszystkie. Zalewamy to octem winnym, żeby złamać, zbalansować troszkę smak słodyczy miodu i sosem sojowym, żeby nadać odpowiedniego koloru całej potrawce. Mniej więcej dwie łyżki octu winnego, trzy łyżki sosu sojowego. Oczywiście te proporcje zawsze będą się zmieniały, mogą się modyfikować. Teraz trzeba odparować ocet. Chciałbym zgubić tę jego ostrość, zostanie mi smak skoncentrowany, bo odparowany i dopiero wtedy dodam tutaj pomidory pelati. Pomidory pelati, które nadadzą tej charakterystycznej konsystencji, zawierają pektyny, trzeba je dobrze rozgotować. Najlepiej, jak są pokrojone w drobną kostkę, tak jak moje. I ten sos musi się długo gotować, dlatego też dolewam tutaj wodę. Sos barbecue, cała magia właśnie na tym polega, żeby on się długo gotował, żeby najlepiej gotował się na ogniu, żeby się trochę obwędził. Ale my możemy dodać, i to jest ta magia, o której wam mówiłem, suszone, daj Boże, jeżeli są lekko podwędzone, wtedy już w ogóle mamy problem z głowy, ale generalnie nawet jeżeli nie macie podwędzonych, suszone śliwki. 3-4 suszone śliwki, które w tym swój karmelowy aromat, jeżeli są drobno pokrojone, co niniejszym czy nie, oddadzą do sosu podczas długiego gotowania. Dobra, 3 śliweczki do środka. I teraz już tylko musimy powolutku, namiętnie gotować. Sos będzie ciemniał, zrobi się bardziej skoncentrowany. Jeżeli zbyt szybko zgęstnieje, zawsze możemy dolać wody. Trzeba dać mu sporo czasu, tak jakbyście smażyli konfiturki w domu. Sos barbecue można robić na dwa sposoby. Jeden z tych sposobów to tak naprawdę był kilka minut temu.
Znaczy, powinienem zatrzymać ten sos po kilku minutach gotowania. 10 wystarczyłoby. Dolać nawet wody. On powinien być luźniejszy, powinien mieć taką strukturę nawet bardziej płynną. Nie taka jak teraz. Nie pokazuj, bo to nie ta konsystencja. Musicie sobie wyobrazić. Na samym początku była. Zresztą może kolega montażysta cofnie. Teraz już powstała zawiesista, fajna pulpa. Ale do czego ten sos luźniejszy? Ano właśnie, do chociażby takich żeberek. Link jest tutaj obok. Kliknijcie sobie na te duszone żeberka. Tamten sos jest taki bardziej płynny, bo on podczas pieczenia, duszenia żeberek zredukuje się. Ten sos, który ja tutaj zamierzam zrobić i który już uzyskał odpowiednią gęstość, najczęściej służy do podawania już gotowych, upieczonych mięsi. Nie nadaje się za bardzo do duszenia, no chyba że będziemy go rozcieńczać. Dlatego też warto zatrzymać go czasami wcześniej, odlać sobie trochę sosu, no bo po co później wszystko rozcieńczać. Taki sos, nieważne czy go mocno odparujecie, czy też nie, do słoiczka. Śliweczki już tutaj napęczniały, oddały troszkę cukru. Pamiętajcie, sos doprawiamy też na samym końcu, już tak finalnie. W każdym bądź razie kilka minut możecie mieć domowy sos The Barbecue. W ten sposób zrobiony. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę i koniecznie komentarz, jak wam się udało, albo też jaki wy macie pomysł na dodanie do sosu być może innych suszonych owoców, albo próbowaliście. Czekam z utęsknieniem na sosik, sezon grillowy i na wasze komentarze.